Wysoki na 1300 metrów szczyt Ben Macdhui jest drugim najwyższym szczytem Szkocji, zarazem będąc największym szczytem w paśmie Cairngorm. Wielu miłośników gór jest przekonanych, że ten rejon jest siedliskiem złowrogiej humanoidalnej istoty, znanej lokalnie jako Amphe Liad Mor, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wielki szary człowiek. Legendy mówią o tej istocie prześladującej każdego, kto wtargnął na jej górskie terytorium. Rzeczywiste obserwacje wielkiego szarego człowieka były rzadkie, ale opisy jego wyglądu przez naocznych świadków opisują go jako wysokiego na 3 metry dwunożnego, pokrytego siwymi włosami olbrzyma na wzór wielkiej stopy. Szkocja, znana ze swojej bogatej mitologii, tajemniczych opowieści i surowych krajobrazów, kryje wiele legend. Jedną z nich jest opowieść o tajemniczej szarej postaci, której obecność rzekomo odczuwają wędrowcy wspinający się na szczyt góry Ben Macdhui. Pierwsze wzmianki o górskim stworzeniu sięgają końca XIX wieku, choć legenda mogła istnieć znacznie wcześniej w miejscowej tradycji ustnej. Wielu z alpinistów, zwłaszcza ci, którzy zapuszczali się na najwyższe partie gór, zaczynało bowiem mówić o dziwnych i przerażających przeżyciach. W 1925 roku dr J. Norman Colley, renomowany naukowiec i alpinista, opowiedział na spotkaniu Cairngorm Club o swoim doświadczeniu na szczycie góry. Doświadczeniu z potworem, który wtapiał się w skaliste tło, obserwując go jak ofiarę. Jego relacja stała się katalizatorem dla opowieści o Big Grey Manie. Colley wspominał, że podczas samotnej wędrówki w górach poczuł się śledzony przez coś niewidzialnego, a kroki tego czegoś były znacznie cięższe niż jego własne. Jak opowiadał, poczucie strachu i presji było tak intensywne, że w końcu uciekł w panice ze szczytu. Opowieść Colleyego szybko zyskała rozgłos, a inne relacje podobnych doświadczeń zaczęły pojawiać się w kolejnych latach. Z powodu swojej nieuchwytności i niezwykłych rozmiarów, Big Grey Man porównywany jest do postaci takich jak Wielka Stopa czy Yeti, które według folkloru tak samo zamieszkują odległe górzyste tereny. Jednak w przypadku Big Grey Mana istnieje jeden unikalny element psychologiczny. Wydaje się, że to nie tylko fizyczna obecność, ale także mentalna aura tego stworzenia wywołuje u świadków intensywny lęk, który prowadzi do irracjonalnych działań. Początkowo historię wielkiego szarego człowieka traktowano jak jedną z wielu szkockich legend, które można tłumaczyć przez pryzmat mitologii gór i duchów. Jednak kolejne relacje od poważanych osób takich jak Colley spowodowały, że temat ten zyskał większą uwagę. Odzywało się coraz więcej osób i w każdej z historii wspomniane są te same elementy. Stworzenie pozostaje niewidoczne we mgle góry, a spotkania ograniczają się do dźwięku chrzeszczącego żwiru lub skrzypiącego śniegu, gdy bestia idzie za wspinaczami. Odgłosy połączone z sapaniem wywołujące niepokój wokół góry bliżej i bliżej, aż nagle cisza. W latach 70. XX wieku, zaintrygowany relacjami o tajemniczej postaci, niewymieniony z nazwiska naukowiec i badacz zjawisk paranormalnych postanowił przeprowadzić szczegółowe badania na Ben Macdhui. Spędził wiele nocy na górze, próbując uchwycić jakiekolwiek dowody na istnienie potwora. Jego badania jednak nie przyniosły jednoznacznych rezultatów. Prawdę mówiąc, wyczytałem taką informację w internecie, a z racji, że nie ma podanego nazwiska owego badacza, nie mogę do końca stwierdzić, że ktokolwiek taki w ogóle istniał. Jednak potwierdzoną informacją jest ta, że w 1945 roku Pete Densham brał udział w akcji ratunkowej w górach Cairngorm podczas II wojny światowej. Pewnego dnia zgłosił, że słyszy dziwne odgłosy, mgłę zbliżającą się do jego lokalizacji i rosnący nacisk na szyję. Szybko uciekł z tamtego miejsca, zanim zobaczył cokolwiek konkretnego. Kilka lat później, bo w 1948 roku, jego przyjaciel, wspinacz Richard Frere,
Napisał o swoim poczuciu obecności całkowicie abstrakcyjnej, ale intensywnie realnej. I usłyszał, jak wspomina, intensywnie wysoką nutę śpiewu. Frer przedstawił również spotkanie innego wspólnego przyjaciela, który chciał pozostać anonimowy, podczas gdy obozował na Ben Magdui. Zgłosił, że obudził się, czując nieuchronne uczucie strachu i wyjrzał za swój namiot, by zobaczyć dużą postać o ciemnych włosach, stojącą przed namiotem. 10 lat później, w końcówce lat 50., przyrodnik i alpinista Alexander Theunion opublikował w magazynie The Scots artykuł o spotkaniu z szarym człowiekiem. Jak sam pisał, spędziłem 10-dniowy urlop wspinając się samotnie w górach Cairngorms. Pewnego popołudnia, gdy dotarłem do kopca na szczycie Ben Magdui, mgła zawirowała i otoczyła górę. Atmosfera stała się mroczna i przytłaczająca. Ostry, gorzki wiatr świszczał wśród głazów i dziwny dźwięk odbił się echem we mgle. Wydawało mi się, że to głośny odgłos kroków. Potem kolejny i kolejny. Dziwny kształt pojawił się, cofnął i ruszył na mnie. Bez wahania wyciągnąłem rewolwer i 3-krotnie strzeliłem do postaci. Kiedy wciąż się zbliżała, odwróciłem się i ruszyłem ścieżką w dół, docierając do Glendary, w czasie, którego nigdy nie udało mi się poprawić. Można zapytać, czy to naprawdę był Fear Liad Mór? Szczerze mówiąc, myślę, że tak. Nigdy nie zrobiono żadnych zdjęć wielkiego szarego człowieka. Fotograf John Rennie rzekomo znalazł serię odcisków stóp w Spey Valley, mierzących 48 cm długości i 36 szerokości. Zostały one opublikowane w książce, ale później odkryto, że były one zjawiskiem naturalnym, spowodowanym opadami deszczu, erodującymi śnieg. Niemniej jednak namacalne dowody istnienia stwora są ograniczone do kilku zdjęć tych rzekomych śladów stóp, więc większość opiera się na wiarygodności spotkań naocznych świadków. Łatwo jest zwątpić w prawdziwość istnienia Big Grey Mana. Prawdę mówiąc, trudno jest w ogóle uwierzyć w jego rzeczywiste istnienie. W miarę jak historia o bestii zyskiwała na popularności, pojawiały się też różne naukowe teorie, próbujące wyjaśnić to zjawisko. Większość z nich starała się zrozumieć psychologiczne i fizjologiczne aspekty doświadczeń alpinistów na Ben Magdui, wskazując, że w wielu przypadkach można znaleźć racjonalne wyjaśnienia rzekomego ataku potwora. Jedną z najbardziej racjonalnych metod wyjaśniających obecność szarego górskiego stwora jest fenomen optyczny znany jako widmo Brockena. Mamidło górskie to zjawisko, które występuje w górach, kiedy światło słoneczne pada na mgłę lub na chmury, w taki sposób, że tworzy gigantyczny cień osoby stojącej na grzbiecie góry. Ten cień, często otoczony aureolą tęczowych barw, może wyglądać jak ogromna zamglona postać. Taki widok mógłby łatwo zostać zinterpretowany jako widok Big Grey Mana, zwłaszcza przez zmęczonego i zestresowanego wędrowca. Samo zjawisko Brockena mogło wielokrotnie wprowadzać ludzi w błąd, zwłaszcza jeśli doświadczyli go w warunkach dużej samotności i niepewności, co by nie mówić, że strachu. Mglista pogoda, częsta na Ben Magdui, oraz gra świateł i cieni mogła prowadzić do halucynacji wzrokowych, co tłumaczyłoby relację o tej zamglonej postaci wielkiego człowieka. Ale w takim razie, co z odgłosami kroków? Widma Brockena są ciche i nie wydają żadnych dźwięków, które Collie i inni świadkowie słyszeli. Chris Townsend wspinał się na Ben Magdui setki razy, w każdych już dostępnych warunkach pogodowych. Mężczyzna powiedział: moje przypuszczenie jest takie, że dźwięki i sporadyczne obserwacje mają związek z dezorientacją we mgle lub ciemności, która wzmacnia głośność dźwięków i wielkość obiektów. Inną hipotezą, która zyskała uznanie wśród badaczy, jest teoria dotycząca infradźwięków, czyli niskich częstotliwości dźwiękowych, które mogą być niewyczuwalne dla ludzkiego ucha, ale oddziałują na organizm człowieka.
Niskie częstotliwości, które mogą być generowane przez wiatr w górach, mają zdolność wywoływania u ludzi uczucia lęku, niepokoju, a nawet i paniki. Takie zjawisko może wpływać na odczucia wędrowców na dużych wysokościach, powodując irracjonalne poczucie bycia śledzonym lub obserwowanym. Wielu badaczy sugeruje, że infrasound może być jedną z kluczowych przyczyn relacji o Big Grey Manie. Samo doświadczenie intensywnego strachu, samotności oraz ekstremalnych warunków pogodowych mogło przyczynić się do wzmocnienia tego, co psychologia nazywa paranoją sytuacyjną. Wędrowcy i alpiniści spędzający długie godziny w odosobnieniu, często pod wpływem fizycznego i psychicznego wyczerpania, są bardziej podatni na sugestie i przekształcanie rzeczywistości. Psychologowie sugerują, że w takich warunkach nawet zwykłe dźwięki, takie jak echo własnych kroków, mogą być interpretowane jako zewnętrzne zagrożenie. Podwyższona czujność w sytuacji niepewności lub stresu może również wyjaśniać, dlaczego bywalcy Ben Magdui odczuwają silną obecność czegoś, co może być iluzją wywoływaną przez ich stan psychiczny. Chociaż dowody na istnienie Big Grey Mana pozostają anegdotyczne, opowieści o nim wciąż żyją w szkockim folklorze. Tajemnica Ben Magdui, zarówno wśród turystów, jak i lokalnych mieszkańców, niezależnie od naukowych prób wyjaśnienia fenomenu, pozostaje żywym elementem kultury i jest jednym ze stałych już zjawisk związanymi z tajemnicami gór.